Rolnicze wieści z Interwaksem. Rolnicze wieści z Interwaksem. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Odcinek 80. Długo weekendowy, już nie majowy, czerwcowy. I znowu nieco świąteczny, bo wczoraj przecież był Dzień Dziecka. Wszystkim słuchającym nas dzieciom składamy zatem najserdeczniejsze życzenia. Dzieckiem jest się tak długo, jak długo ono w nas drzemie. Czujesz się jeszcze dzieckiem? Dzieckiem jest się podobno przez całe życie. Oczywiście, wciąż się uczę, nie piję alkoholu i mam pstro w głowie. Pytam poważnie. Jak spoważnieję, wtedy przestanę być dzieckiem. Dobrze, to teraz już całkiem na poważnie zaczynamy nasz program. O poważnych sprawach we Fleszu. Witek Stańco, czyli Klub Hodowców Bydła. A z nami dzisiaj będzie dyrektor firmy Sano, Mirosław Makowski. Magazyn prosto z pola, Krzysztof Skibiński. Krzysztofowi dzisiaj nawet brewka nie drgnie, kiedy będziemy rozmawiać o aktualnej sytuacji na polu i czekających nas zabiegach, okienkach pogodowych itd. W trzeciej części tradycyjnie gość rolniczych wieści, a dziś właściwie goście, bo będzie to spotkanie z naszymi słuchaczami. Spotkanie z laureatami konkursu, w którym można było właśnie wygrać udział w takim wydarzeniu. Porozmawialiśmy o tym, jak widzą naszą audycję, a dziś Państwu to zrelacjonujemy. Będzie też muzyka. Z okazji Dnia Dziecka też dźwięków nie zabraknie. Dowcip też będzie na czasie. I konkurs. Ruszamy. Rolnicze wieści z Interwaksem. Sylwia Wysocka, Radosław Nowak. Zapraszamy. Bergamutach podobno jest od butach widziano także osła, którego mrówka niosła. Jest kura samograjka nosząca złote jajka, na dębach rosną jabłka, kronosta i owy w czapkach. Jest i wieloryb stary, co nosi okulary. Uczone są łososie, pomidorowy sosie, i tresowane szczury. Flesz rolniczych wieści. Od 25 maja do 10 lipca można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, bądź też ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Dokumenty można składać osobiście za pośrednictwem platformy ePUAP, platformy mObywatel lub wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. O wsparcie mogą starać się producenci rolni, którzy m.in. są zarejestrowani w Krajowym Systemie Ewidencji Producentów, Ewidencji Gospodarstw Rolnych oraz Ewidencji Wniosków o Przyznanie Płatności.
Posiadają działki rolne, na której uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 hektar. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon. Wysokość pomocy zostanie wyliczona jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. A stawki te wynoszą do materiału siewnego konwencjonalnego 65 zł w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych, 115 zł w przypadku roślin strączkowych i 350 zł w przypadku ziemniaków. Natomiast dla materiału siewnego ekologicznego stawki są wyższe, 78 zł w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych, 138 zł w przypadku roślin strączkowych i 420 zł w przypadku ziemniaków. Całkowita kwota pomocy przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 20 tysięcy euro w okresie 3 lat podatkowych. 25 maja w życie weszło nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które wprowadza istotne zmiany we wspólnej polityce rolnej w kontekście Zielonego Ładu. Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nowe regulacje mają na celu uproszczenie niektórych elementów Zielonego Ładu, które wpływały na decyzje produkcyjne rolników i często wymuszały ograniczenia w produkcji rolnej. Zmiany są efektem strajku rolników. Najważniejszą zmianą jest zniesienie obowiązku ugorowania 4% gruntów rolnych. Zamiast tego rolnicy będą mogli skorzystać z nowego ekoschematu, który przewiduje finansowe wsparcie dla tych, którzy zdecydują się na inną formę gospodarowania. Zmiana dotyczy także normy zmianowania, gdzie teraz to kraj ma możliwość decydowania o alternatywnych, takich jak dywersyfikacja upraw. Rolnicy będą mieli wybór. Mogą zdecydować się na dywersyfikację upraw lub zmianowanie, zależnie od powierzchni gospodarstwa. Ministerstwo podkreśla także, że w przypadku normy dotyczących utrzymania okrywy glebowej, państwo członkowskie będzie miało większą swobodę w decydowaniu o terminach wprowadzenia tego obowiązku. To ułatwi rolnikom wykonywanie niektórych zabiegów agrotechnicznych w dogodnym dla nich czasie. Dodatkowo gospodarstwa do 10 hektarów nie będą podlegały sankcjom związanym z realizacją norm środowiskowych, co w praktyce oznacza zwolnienie gospodarstw do 10 hektarów użytków rolnych z tych wymogów. Nowe przepisy wprowadzają także nowy ekoschemat – grunty wyłączone z produkcji. Rolnicy, którzy zdecydują się na jego realizację, będą otrzymywali płatności za wyłączenie z produkcji gruntów ornych do powierzchni nie większej niż 4% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie. Szacowana stawka płatności wynosi około 563 zł na hektar. Był to flash rolniczych wieści. Audycja zawiera lokowanie produktu. Ulokowano produkt firmy Sano. Mieszanka paszowa uzupełniająca Termoku. To jest audycja Rolnicze Wieści z Interwaksem. Tell
already knows I'm not okay. Oh, you can tell my eyes to watch out for my mind. It might be walking out on me today. But don't tell my heart, my achy, breaky heart, I just don't think it understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might blow up and kill this man. I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he mightn't blow up and kill this man. Klub Hodowców Bydła. Klub Hodowców Bydła, a ze mną dzisiaj tradycyjnie Witek Stańco Interfax oraz dyrektor firmy Sano Mirosław Makowski. Witam serdecznie. Witamy. Panowie, dzisiaj w związku z nadchodzącymi upałami o nowym produkcie ThermoQ. Dokładnie tak. Dzisiaj postaramy się przybliżyć troszeczkę tą tematykę właśnie związaną z upałami, no bo te upały, ta fala upałów jakby nie patrząc nadchodzi. Szeroko się o tym mówi, że nawet lato może być najgorętsze, jakie mieliśmy do tej pory. Także warto pomyśleć o naszych krowach, które nie mają tak do końca dobrze, tak mówiąc kolokwialnie, zrobionej tej termoregulacji. No i teraz przede wszystkim, z jakimi problemami spotykają się hodowcy bydła, kiedy właśnie te upały się rozpoczynają? Tak, rzeczywiście to jest dobre pytanie. Wielu hodowców nie docenia tego problemu, z którym się często spotykają na co dzień. Krowy generalnie mają bardzo słabe, wykształcone ośrodki termoregulacji. Są bardzo wrażliwe na upały. Często się zdarza, że właśnie w tym okresie, kiedy przychodzi fala upałów, hodowcy dostrzegają problemy ze skutecznym zacielaniem, ale co jest też bardzo ważne, często też odnotowywują bardzo duże spadki produkcji mleka. Zdarza się, że krowy w czasie upałów potrafią nawet utracić do 20% dziennej produkcji. Co jeszcze można powiedzieć? O ile tutaj, jeżeli chodzi o sam stres cieplny, no to można te krowy w jakiś sposób schładzać, zwilżać powietrze. Natomiast dużo większym problemem jest zagrzewanie się TMR-u, zagrzewanie się kiszonki, która ma być tym źródłem energii dla krowy, a przez to, że ona się zagrzewa, po prostu tej energii, którą krowy potrzebują, one jej nie otrzymują. Na marginesie bym tylko tak wspomniał, że jeśli chodzi o schładzanie krów, mówiliśmy na temat schładzania już, mówiliśmy też na temat prototeki, nie wiem, czy Państwo to pamiętają, to jeśli chodzi o zraszacze, o zraszanie krów, szczególnie wodą, pamiętajmy o tym, że jeżeli robimy sobie sami takie linie zraszające, żeby to było najlepiej pod nadzorem kogoś, co się na tym zna, żebyśmy nie zrobili środowiska zbyt wilgotnego i nie narobili sobie troszeczkę, mówiąc w cudzysłowie, bałaganu związanym właśnie z tym nadmiarem wilgoci, który właśnie kończy się różnymi schorzeniami, różnymi chorobami, między innymi właśnie takim glonem, który w tych przemianach utracił chlorofil i nazywa to się właśnie prototeka, bardzo groźne, wyniszczające tkankę gruczołową wymienia. Także lepiej jest tutaj zaradzić innymi metodami. No i właśnie teraz, jakie znaczenie dla zwierząt tutaj ma problem właśnie tego zagrzewania się tej kiszonki? Jak to właśnie się przekłada w tym momencie? Tak, jeżeli chodzi o samo zagrzewanie się kiszonki, to swój początek, można powiedzieć, bierze się już w samym procesie zakiszania. Świadomy hodowca, dobry hodowca, który widzi te problemy, często zabezpiecza już kiszonki w procesie ich produkcji. Wtedy się stosuje różne preparaty, które mają zabezpieczać przede wszystkim przed fermentacją wtórną. Bo, drodzy Państwo, fermentacja wtórna, ona będzie się dopiero, jak nazwa mówi, widoczniała wtórnie. Wtedy, kiedy taka kiszonka
wydawać by się mogło, jest bardzo dobrze składowana, bardzo dobrze zabezpieczona, ale w momencie, kiedy zaczynamy ją wybierać, przy pewnym dostępie do tlenu zaczynają działać drożdże, zaczynają działać grzyby pleśniowe, które powodują ewidentne straty. Nie mówimy tu tylko o stratach związanych z koniecznością odrzucenia ze względu na zapleśnienia, ale również stratach składników pokarmowych, które powinny trafić do krowy, które krowa powinna zamienić na mleko, na tłuszcz, a niestety one zamieniają się na ciepło. I jeżeli ktoś nie zabezpieczył tych kiszonek w procesie zakiszania, to tak naprawdę może tylko zbierać tego owoce przez całą laktację, bo kiszonki robimy raz w roku. Natomiast dzisiaj mamy już do dyspozycji też możliwość uratowania troszeczkę tej sytuacji i takim preparatem, który bardzo skutecznie hamuje fermentację wtórną, a przez to hamuje utratę tych składników pokarmowych, które powinna wykorzystać krowa, jest preparat Sano Thermocu. Cóż to takiego? Preparat Sano Thermocu jest to preparat, który stosujemy w procesie sporządzania TMR-u, czyli jeżeli spodziewamy się, że nastąpi ta fala upałów, a już niejednokrotnie doświadczyliśmy tego, że w momencie, kiedy te upały się zaczynają, to krowy nagle ucinają nam mleko. Już mówiłem wcześniej, że te straty dochodzą często do 20% wydajności, czyli to są ogromne straty, bo no, wyobraźmy sobie krowę, która daje 30 litrów mleka, potrafi uciąć od 3 nawet do 6 litrów mleka dziennie. Dlatego podając Thermocu do TMR-u stabilizujemy, hamujemy te procesy. Powodujemy, że one nie następują pod wpływem kontaktu z tlenem i podniesionej temperatury. I ta kiszonka, zasadniczo TMR, do którego ta kiszonka trafiła, jest stabilna. Czyli potrafi nie zagrzewać nam się na stole paszowym. Czy nam się to opłaca? No właśnie, jakbyśmy tak właśnie z tą opłacalnością, czyli na przykład przyjmijmy, że z tego, bo znam produkt i się orientuję, że to dawkowanie od 0,5 do 1 kg. I teraz przypuśćmy, krowa zjada około tych 50 kg tego TMR-u i teraz jakby to wyglądało, jeśli chodzi właśnie o opłacalność o koszty właśnie tutaj. Jak to sobie policzyć, jak to sprawdzić? Tak, słusznie tutaj, Witku, zauważyłeś, że dawkowanie to jest od 0,5 do 1 kg. Ja powiem, zaleciłbym na początek, jeżeli ktoś nie miał kontaktu jeszcze z tym produktem, zastosować tą dawkę maksymalną, kilogramową i ewentualnie później metodą prób i błędów stopniowo ją próbować zmniejszać, zobaczyć do którego momentu, w którym momencie ona jeszcze działa. Jeżeli te procesy fermentacji wtórnej będą bardzo intensywne, a zaczniemy od małej dawki, to możemy nie doczekać się tego spodziewanego efektu i tak wspaniały produkt, jakim jest Thermocu, po prostu nie docenić. I hodowcy się zniechęcą. I się zniechęcą, tak. Także lepiej zaczniemy od tej dawki optymalnej, maksymalnej, a później możemy metodą prób i błędów stopniowo zmniejszać. Jakie jest dawkowanie? Ja jeszcze tylko dopytam. To jest kilogram na? Kilogram na 1 tonę sporządzanego TMR-u. I teraz to, co tutaj mówiliśmy o kalkulacji, czy to się opłaca. Jeżeli policzymy, że 1 tona TMR-u wystarczy na wyżywienie w ciągu doby 20 krów, zakładając, że krowa zjada 50 kg TMR-u, to koszt przy tej dawce maksymalnej jest to 1,50 zł na krowę. I teraz myślę, że każdy z hodowców powinien sobie odpowiedzieć, ile kosztuje utracone mleko, o którym mówiliśmy wcześniej. Zakładając tylko, że wydajność średnia w oborze wynosiła 30 litrów, licząc w bardzo prosty sposób, że utracimy tylko czy aż 20%, daje nam 6 litrów mleka. Nie wiem, jaka cena mleka jest dzisiaj tutaj w terenie. No możemy sobie nawet, gdybyśmy sobie przyjęli to 1,80 zł. To licząc w bardzo prosty sposób, 6 litrów po 1,80 zł jest to 10,80 zł straty dziennie. Czyli inwestycja 1,50 zł na krowę wraca nam się 7-8-krotnie. To każdy z hodowców musi sam zdecydować, czy ekonomicznie mu się to opłaca, a dodatkowo rzeczy, których no, może nie możemy dzisiaj wyliczyć, tak? To jest problem z ścielnością, bo te problemy będą się tutaj często pojawiały, tak? Problem z nawet odbudowaniem tej wydajności, bo mleko spada bardzo szybko. Natomiast odbudować tą wydajność niestety potrzeba wiele, wiele dni, wiele czasu, aby z powrotem one wróciły do swojej wydajności. Dlatego już dzisiaj zachęcamy, żeby każdy hodowca miał taki przysłowiowy worek Thermocu w swoim gospodarstwie, że wtedy, kiedy te upały się pojawią, żeby mógł na pierwszy rzut zastosować ten preparat po to, żeby nie dopuścić do spadku. Bo jeżeli ten spadek nastąpi, odbudowanie zawsze będzie kosztowało go dużo, dużo więcej. A więc tak, no szanowni państwo, mamy argumenty przedstawione zarówno
te teoretyczne, jak i wynikające i z praktyki. Mamy tutaj też argumenty matematyczne, tak więc myślę, że więcej przekonywać nie trzeba. Oczywiście produkt dostępny jest i będzie w firmie Intervax, także wszyscy hodowcy, którzy są zainteresowani, zapraszamy do kontaktu, no i tak zawsze zapraszamy do współpracy. Termoku mamy już w Interwaksie, a wraz z Witkiem Stańcą mieliśmy okazję gościć dzisiaj dyrektora Sano Mirosława Makowskiego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Magazyn Prosto z Pola. Magazyn Prosto z Pola, więc ze mną jest już Krzysztof Skibiński. Witam cię, Krzysztofie. Cześć, Radku. Krzysztofie, nie będziemy oryginalni. Magazyn Prosto z Pola rozpoczniemy od przeglądu właśnie pola. Co tam w trawie, w plonach, w kukurydzy i w zbożu piszczy? To lecimy z krótką informacją na temat kondycji oraz sytuacji fitosanitarnej upraw. Drodzy Państwo, w zbożach ozimych możemy zaobserwować septoriozy paskowane. Możemy też zauważyć brunatną plamistość liści. Przede wszystkim to jest okres, gdzie chronimy kłos. To jest okres, gdzie mamy ostatnią szansę na zabezpieczenie tych upraw przed chorobami grzybowymi. Ale oczywiście nie zapominajmy również o szkodnikach. W zbożach na pewno larwy skrzypionki, które wyrządzają sporo szkód. Widać to nacięcie na blaszkach liści i żerowanie tych larw. Tutaj też możemy połączyć to oczywiście ten fungicydowy zabieg z zabiegiem insektycydowym. Wchodząc w buraka cukrowego, mamy dość wyraźną presję mszyc, gdzieniegdzie pokazują się również śmietki ćwiklane, także w buraku również gdzieś zabiegi, które będziemy robić na odżywianie, łączmy zaraz z zabiegami jeszcze na mszyce. Te połączenia na pewno bez problemu można robić w jednym oprysku. Nasz teren niestety nawiedziły chmury, z których posypał się grad. Mam nadzieję, że jest mało takich rolników, którzy takie straty na swoich polach mogą zauważyć. Rozłożenie tych opadów w naszym regionie też jest naprawdę bardzo, bardzo zróżnicowane. Mamy miejsca, gdzie w maju spadło kilka litrów, mamy miejsca, gdzie spadło tych litrów już kilkadziesiąt, pod 60-70 nawet. Patrząc na plantację kukurydzy, myślę, że już większość kukurydzy mamy odchwaszczonej. Jeśli jeszcze ktoś nie zdążył tego zrobić, na pewno nie brakuje nam podstawowych substancji, które pozwolą oczyścić te pola. Plantacje wcześniej zasiane tak naprawdę wymagają teraz zasilenia odżywką, mikroskładnikami oraz cynkiem, który jest bardzo ważny w uprawie kukurydzy. Tak jak wspomniałem wcześniej, burak przy już zwalczaniu szkodnika, również łączone zabiegi, które są pierwszymi zabiegami na odżywianie tego buraka, bo ten burak już za chwilę będzie międzyrzędzia zapewne przykrywał. Kukurydza gdzieś teraz faza, tak jak mniej więcej patrzę na plantację, 6-7 liść, 8, w zależności kiedy była siana, ale to też jest idealny okres, żeby ją zasilić dobrą jakościowo odżywką. Także tutaj też zapraszam do kontaktu, do naszych punktów handlowych, do handlowców, żeby też dopytać, jak to skomponować, żeby to było jak najbardziej efektywne i wnosiło tutaj wigor w tych roślinach. A jak z okienkami pogodowymi? Czy widać możliwość wjazdu w pola? Patrząc na pogodę, delikatnie nam się ochłodziło, nie ma już tak aż gorących dni, wiadomo 26-27 stopni, to też nie jest moment, gdzie pozwala temperatura wjechać. Jeśli oczywiście mówimy o zwalczaniu szkodników, to tak czy tak musimy wybrać późno wieczorną porę ze względu też na obloty pszczół. Jeśli chodzi o odżywianie roślin samymi nawozami dolistnymi, jeśli okaże się taki dzień, który będzie dniem koło 20 stopni w ciągu dnia, to spokojnie możemy te zabiegi wykonywać nawet w ciągu dnia. Też trzeba pamiętać o tym, żeby też zbyt mocnego odparowywania cieczy nie było. No i też o tym, że jeśli słońce jest mocne i czuć tą temperaturę, to też pamiętajmy, że samą wodą możemy poparzyć rośliny, także w pełnym słońcu też nie wykonujmy zabiegów. Czekajmy na ochłodzenie wieczorne, na wieczorną porę. A więc pokrótce zaktualizowaliśmy sytuację pogodową, a jeżeli będzie więcej pytań, Krzysztofie? No to ja zapraszam, drodzy klienci, drodzy rolnicy, do sklepów naszej sieci Intervax. A tam na pewno nikt nie będzie się zastanawiał, co zrobić, tylko od razu doradzi, jak tutaj komponować mieszanki, co dana uprawa potrzebuje, co dana odmiana potrzebuje, żebyśmy robili jak najwyższe plony na naszych polach. Magazyn Prosto z Pola, Krzysztof Skibiński, jak zawsze naszym stałym ekspertem, doradcą. Dziękuję, Krzysiu, bardzo.
A dzisiaj mogę powiedzieć do usłyszenia już niedługo jeszcze w dzisiejszym programie. Tak, jeszcze się słyszymy. Dziękuję bardzo. Audycja zawierała lokowanie produktu. Ulokowano produkt firmy Sano. Mieszanka paszowa uzupełniająca Thermoku. To jest audycja Rolnicze Wieści z Interwaksem. Gość Rolniczych Wieści z Interwaksem. Nazywam się Agnieszka Adamska. Leszek Adamski. Co Państwa inspiruje do tego, żeby słuchać Rolnicze Wieści z Interwaksem? Co tydzień możemy usłyszeć nowe wieści o rolnictwie, o hodowli zwierząt. Są to bardzo interesujące dla nas informacje, ponieważ pochodzimy ze wsi i ten temat jest nam bliski. A czego Pana zdaniem brakuje w naszej audycji? Czego brakuje? No, wydaje mi się, że wszystko to, co jest w audycji, jest pomocne i raczej nie widzę, żeby cokolwiek można było tam zmienić, aczkolwiek nie jestem jakimś specjalistą od scenariusza, żeby promować jakieś tam reklamy, także trudno mi się na ten temat wypowiedzieć, czy co tam można by było jeszcze dorzucić, żeby się słuchaczom bardziej podobało i uprzyjemnić słuchanie tej audycji. A taki ulubiony moment w audycji? Na pewno goście. Rozmowy z gościem audycji, tak. Z gościem programu. Tak, ludzie, którzy tłumaczą, na czym problem polega, wyjaśnienie to ludziom, którzy jeszcze tego nie wiedzą lub nie mają gdzie się o tym dowiedzieć. No i co jeszcze? Porady z ekspertami, z fachowcami. Tak, tak. A konkurs? No, konkurs to jest już taki
Stały punkt. Stały punkt, żeby sfinalizować cały ten program, żeby... Podsumowanie tego. To, takie podsumowanie. Zapraszamy wszystkich do słuchania, do śledzenia Rolniczych Wieści z Interbaksem. Też to jest bardzo pożyteczny i przyjemny program. Tak. Dziękujemy. Dziękuję. Krzysztof Głowski z Kaczkowa. Andrzej Manuszewski, Kołdrąb. Panowie, co Was inspiruje w naszym programie? Dlaczego słuchacie? No, ciekawostki rolnicze przede wszystkim. Nie tylko, no ogólnie wszystko jest, no całe życie rolnictwa. Problemy związane z rolnictwem, jakie nas tyczą. Dzięki temu programowi, no idzie dużo rzeczy się dowiedzieć. Ja rolnikiem zostałem w sumie od 5 lat, bo to dopiero weszłem, ale dużo można się, tak jak tu pan kolega mówi, dowiedzieć faktycznie o zbożach, o produkcji, o nowych nasionach, materiałach siewnych. No jest okej. Tu mamy dużo części nowych maszyn, teraz będzie konkursorki. To jest też coś dobrego zrobione przez firmę Interwakcji i izby rolne. No jest bardzo, bardzo dużo maszyn, tam jest ciekawostka. No, firmę Interwax można spotkać też na targach w Minikowie, też się wystawia, no i też zawsze tam miło gości wszystkich. A z czego panowie korzystacie właśnie z gamy Interwaxu? No na pewno z części ze środków ochrony roślin. Tak jak tu kolega mówi, no części, materiały siewne i tak ogólnie dużo mechanizacji też. Akurat mój syn się tam uczy, ma praktykę w pierwszej klasie, też jest bardzo zadowolony z tej firmy. Myślę, że jest firma ok, jest na poziomie. Dobrze, ale może teraz trochę więcej o audycji jeszcze. Audycji. Co Wam się akurat w tej audycji podoba? Czy hodowla, czy uprawa ziemi, czy konkursy, czy zaproszeni goście, czy muzyka, czy... No na pewno goście dnia są coś dobrego, to jest, bo no mamy różnych ekspertów w tym programie. Czy to z ODR-u, czy jak ostatnio był ktoś tam z izb rolnych na temat tych eurowyborów było wspomniane, że były jakieś konferencje mieli w Minikowie, no to jest no, coś na pożytecznego dla rolnictwa. Terminy to jest bardzo ważne dla nas rolników, bo nie zawsze się o wszystkim pamięta. Tu wasza audycja, wasze radio o tym właśnie przypomina. I człowiek gdzieś tam jest na bieżąco i gdzieś to zawsze w myśli zostaje. A jeżeli chodzi o doradztwo, jeżeli chodzi o magazyn Prosto z Pola, klub hodowców bydła, korzystacie panowie z tych rad? Ja akurat korzystam z porad, jak chodzi o pole. Bo więcej tak, bo ja akurat mam trzodę chlewną, ale więcej o pola, także tu kolega właśnie super, naprawdę super. Czyli Krzysiu Skibiński mocno się stara i swoich słuchaczy ma. Bardzo dobrze się stara i swoich słuchaczy ma. Założyciel, szef, prezes Interwaksu Wacław Górny. Wacławie, 80. odcinek dzisiaj. Nikt nie wierzył, że tak długo będziemy tworzyli tą audycję radiową. Pamiętam pierwsze 3-4 audycje i miałem głosy: Wacek, co wy się pchacie? Godzina czasu na taką audycję? Jeszcze chwila i wam tematów zabraknie. 80 odcinków, a tematów jest nieprzebrana ilość. Naprawdę ta godzina to... Za mało. Powiem, za mało. Ale też nie możemy i nawet nie chciałbym, żeby ta audycja trwała dłużej, żeby ludzi nie męczyć od razu. To ma być przekaz wiadomości potrzebnych, ważnych, lekko i przyjemnie, żeby każdy tą niedzielną godzinę spędził przy naszej audycji. Kiedyś prosiliśmy słuchacze o to, aby proponowali nam tematy. Dzisiaj staramy się już je rozmieszczać w czasie. Tyle tego jest. Podobnie jest w magazynie Prosto z Pola oraz w klubie hodowców bydła. Z Krzysztofem często zastanawiamy się w poniedziałek, o czym będzie odcinek w kolejną niedzielę, a tu piątek przynosi nam jakieś rewelacje i wtedy o tym mówimy. Prawda, Krzysztofie? Zawsze aktualnie. Krzysztof Skibiński, magazyn Prosto z Pola. Tak jak Radek wspomniałeś, czasem inspiracje przychodzą nawet po zmianie pogody. A często też czerpiemy je z wypowiedzi klientów, z pytań klientów, które przychodzą do nas w ciągu tygodnia pracy. A dzisiaj fajnie mogliśmy się pierwszy raz spotkać z kilkoma słuchaczami. To też jest ciekawe doświadczenie, które też na pewno nasunie nowe wnioski, nowe pomysły na przyszłość. Także dziękuję za to, że jesteście z nami. Klub Hodowców Bydła i Witold Stańco. Miało być od początku, od małego cielaczka do dorosłej krówki.
A tu się okazuje, że cały czas coś dzieje się przy bydle. Wchodzą nowe produkty, pojawiają się nowe problemy, są pytania od słuchaczy. Klubie Hodowców Bydła też cały czas do przodu. Dokładnie, w Klubie Hodowców Bydła też cały czas do przodu. Moja rola jest troszeczkę trudniejsza z tego względu, że każdy rolnik ma pole, no ale nie każdy rolnik, który ma pole, ma bydło. Dlatego nasza audycja, moja audycja Klub Hodowców Bydła skierowany jest do troszeczkę węższej grupy odbiorców. Tematów na pewno jeszcze będzie bez liku. Można mnożyć to, bo to jest bardzo szerokie spektrum działania w tym zakresie. Także myślę, że będziemy cały czas podążali za nowościami, będziemy cały czas starali się, żeby ta audycja była coraz lepsza i na czasie. I tak też z Sylwią będziemy na tym bardzo ciężko pracowali. Tobie, Sylwio, bardzo dziękuję za te 80 wspólne odcinków. Trudne 80 odcinków. Ale myślę, że przyjemne. Bardzo. Słuchajcie, to na zakończenie chciałbym Wam podziękować, Sylwia, Radku, Witek, Krzysztofie. Bez Was tej audycji by nie było. To Wy nadajecie, powiedzmy, ducha, ton temu wszystkiemu. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję radiosłuchaczom, bo gdyby nie Wy, to dla kogo byśmy to robili? Dziękuję wszystkim. A my dziękujemy za to, że jest Interwax, bo gdyby nie on, nie byłoby programu. Nie byłoby. To był gość Rolniczych Wieści z Interwaxem. To jest audycja Rolnicze Wieści z Interwaxem. Rolnicze Wieści z Interwaxem. A u nas niezmiennie 80. spotkanie z Państwem. Czas na humor. Ojciec piątki dzieci wygrał zabawkę w loterii. Zawołał swoje dzieciaki i spytał, które z nich powinno otrzymać prezent. Kto jest najbardziej posłuszny? Zapytał. Kto nigdy nie pyskuje mamie? Kto robi wszystko, co każe? Nagle 5 dziecięcych głosików odpowiedziało jednocześnie. Dobra, tato, możesz zatrzymać zabawkę. Jakie życie byłoby proste, gdybyśmy faktycznie byli wiecznie dziećmi. Jesteśmy, tylko że takimi, no, pracującymi dziećmi. Dobra, i tego się trzymamy. Trzymamy się też tego, że co tydzień jest konkurs. Rozstrzygnięcie z ubiegłego tygodnia. Prosiliśmy o zdjęcia waszych ogrodów. Zwyciężyła pani Irena Małgorzata Wiśniewska-Radolak, tak czytamy na Facebooku. Zasypała nas kwiatami ze swojego ogrodu. Była bezkonkurencyjna. Sezon truskawkowy w pełni, a my uwielbiamy truskawki. Więc w konkursowym zadaniu czekamy na Państwa SMS-y, a właściwie MMS-y oraz zdjęcia pod postem o naszej dzisiejszej audycji na profilu radiowym Waszego Radia z truskawką w roli głównej. SMS-y, MMS-y właściwie wysyłamy pod numer 663352 377 663 352 377 lub umieszczamy w komentarzu pod postem. Nagroda to voucher na 100 Eurowaxów, który można realizować w każdym z punktów sieci sklepów Interwax. W Żninie, we Flantrowie, w Hucie, Wałczu, Barcinie czy też Sępólnie Krajeńskim. Pamiętajcie, że zwycięzca ma zawsze 30 dni na realizację vouchera od dnia ogłoszenia zwycięstwa. Nagroda przyznana, kolejna do wygrania. A dla naszych słuchaczy pozdrowienia. Radku? Tak, a dzisiaj pozdrawiamy Jarka Kucharskiego, Jolkę Jolkę, Gabrysię Rożek, Katarzynę Łyko, Bogusławę Ciemną, Mariolę Generalczyk, Alinę Duszyńską, Mikołaja Neumana, Elżbietę Taczarek, Monię Józefiak, Pawła Paluszkiewicza, Ewę Marciniak, Wioletę Stanisława Pieszczyków, Sebastiana Kowalika, Katarzynę Pudło, Renię Renatę, Grażynę Napłoszek, Zofię Kurlińską, Irenę Małgorzatę, naszą zwyciężczynię jeszcze raz pozdrawiamy, Teresę Kurnik, Magdalenę Siudę, Maria Walczak, Jerzego Karpińskiego, Monikę Cyranek i Kamptaka. Dziękujemy, że z nami jesteście. Dziękujemy, że jesteście z nami. Czekamy cały czas na Wasze komentarze pod postem o audycji na profilu facebookowym Waszego Radia, w wiadomościach oraz na maile pod adresem magazynrolniczy@waszeradiofm.pl. Do zobaczenia na Facebooku. Czekamy na Wasze komentarze i MMS-y z rozwiązaniami dzisiejszej zabawy.
czekamy na wasze truskawki. Przypomnijmy, aby wygrać nagrodę w odcinku 80, należy wysłać zdjęcie pod numer 663 352 377 bądź zamieścić je w komentarzu pod postem o naszej audycji na profilu waszego radia, a zdjęcie dotyczyć musi truskawki. Powoli się z państwem żegnając, życzymy udanego fotografowania waszych owoców. To były rolnicze wieści z Interwaksem. Sylwia Wysocka i Radosław Nowak. A także Witek Stańco i Krzysztof Skibiński. Życzymy udanego, spokojnego, niedzielnego popołudnia. Zostańcie z nami, z waszym radiem. Do usłyszenia w przyszłe niedzielne południe. Mechanicznych, kiedy dręczy cię ból, nie fizyczny, zamiast słuchać bzdur głupich telefonicznych wróżek za siedmiu mórz, spytaj siebie, czego pragniesz, dlaczego kłamiesz, że miałaś wszystko. Udając, że śpisz, w głowie kropisz bajki z gazet, kiedy nie chcesz już śnić. Cudzych marzeń, bosa do mnie przyjdź i od progu bezwstydnie powiedz mi, czego chcesz. Słuchaj, jak dwa serca biją, co ludzie myślą, to nieistotne. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie nieprzytomnie, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Jakby świat się skończyć miał. Swoje miejsce znajdź i nie pytaj, czy taki układ ma jakiś sens. Słuchaj, co twe ciało mówi, w miłosnej studni już nie utoniesz. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie nieprzytomnie, jak zapalniczka w płomień, jak sucha studnia wodę. Jak księżyc wodnie, śmiej się i płacz. Na linie nad przedpaścią tańcz, aż w jedną krótką chwilę pojmiesz, po co żyjesz.